Firma Nasze Okleiny Ascol prezentuje film instruktażowy folii przyciemniających. Do montażu potrzebne będą: przed montażem folii umyj dokładnie szybę i ramę, a samą szybę dodatkowo wyczyść szpachelką z żyletką lub skrobakiem. Pamiętaj o tym, iż folie wewnętrzne kleimy od wewnątrz, natomiast folie zewnętrzne kleimy od zewnątrz. Folia przyciemniająca posiada przezroczystą folię ochronną, którą należy zdjąć. Nasza rada? Wystarczy na krawędzi folii przykleić z obydwu stron po kawałku taśmy malarskiej, a następnie delikatnie ją rozciągnąć. Następnie wcześniej wyczyszczoną szybę spryskujemy obficie wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń. Przytwierdzamy folię do szyby. Przeźroczysta folia ochronna skierowana jest przodem do nas, a następnie zdejmujemy folię ochronną i obficie spryskujemy ją płynem montażowym. Zdejmujemy folię, odwracamy i przytwierdzamy stroną klejącą do szyby. A następnie pozycjonujemy folię centralnie na oknie. Ponownie folię spryskujemy obficie płynem montażowym, a następnie za pomocą rakli wyciskamy nadmiar wody i powietrza spod okleiny. Folię można wielokrotnie spryskiwać płynem, aby jej nie porysować. Odcinamy nadmiar folii tak, aby nie nachodziła na uszczelki, a nadmiar wody wycieramy ręcznikiem papierowym. Pamiętaj, że efekt końcowy widoczny będzie dopiero po całkowitym odparowaniu wody spod folii. Dużym atutem folii jest zabezpieczenie pomieszczeń przed przegrzewaniem. Pamiętaj, że podczas montażu nie wolno dopuścić do załamań folii, gdyż pozostaną one widoczne. Jeżeli nakładasz folię podczas upału, to pracuj szybko i używaj więcej płynu montażowego.